Akademicki Radio Campus. Studencki punkt słyszenia. Studenteria. Za 22 minuty, godzina 13. W Studenterii teraz porozmawiamy o konferencji, która właśnie trwa na gorąco. Polityka miejska, wyzwania, doświadczenia, inspiracje. No i najcieplejsze, najświeższe informacje z tej konferencji przedstawią wam Agnieszka Olechnicka i Adam Płoszaj, którzy reprezentują Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON, które to wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zorganizowali tą konferencję. Wszystko dobrze powiedziałem? Tak, zgadza się. Może parę słów wyjaśnienia poproszę. A propos tego, co to jest ESPON. Bo jesteśmy, EURORek jest punktem kontaktowym programu międzynarodowego. Skrót ESPON to jest Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Dość trudna nazwa. Ale chodzi o to, że Komisja Europejska zamawia w ramach tego programu, zleca różne badania na temat przestrzeni Europy, na temat tego, jak rozwijają się regiony europejskie, jak rozwijają się również miasta. I w tym uczestniczą grupy badaczy, grupy projektowe z różnych krajów, z różnych instytucji. I projekt już trwa od 1999 roku. Ten program cały. Tych projektów jest bardzo, bardzo wiele. I my, jako punkt kontaktowy, mamy za zadanie po pierwsze informować o tym, co program robi, co się dzieje w każdym z projektów i również zachęcać naukowców z kraju, aby uczestniczyli w tych badaniach, bo przecież to dotyczy również przestrzeni polskiej, polskich regionów, polskich miast. I właśnie tutaj konferencja, która zaczęła się wczoraj, dzisiaj trwa jeszcze dalej, miała na celu zastanowić się nad tym, jak powinien wyglądać rozwój miast i ich obszarów. No i jakie wnioski płyną z dzisiejszego i wczorajszego dnia obrad? Adam Płoszaj, dzień dobry. Bardzo trudno podsumować wnioski z wczorajszego i dzisiejszego dnia, dlatego że było bardzo dużo głosów. Wczoraj mieliśmy 58 prezentacji, dzisiaj mamy ich kilkanaście. Tematy są bardzo zróżnicowane, tak samo jak zróżnicowane są miasta. Miasta stanowią bardzo dużą część współczesnego świata. 60% Polaków żyje w miastach, więc w zasadzie wszystko, co się dzieje w kraju, dotyczy miast. Ale takie główne wątki, które najbardziej wywoływały największą dyskusję, to rewitalizacja, suburbanizacja, partycypacja społeczna, sprawy demograficzne, obszary funkcjonalne, czynniki rozwoju miast, strategie rozwoju, czy jakość życia w miastach. Poprosił o takie ogólne wyjaśnienie, co to znaczy. To znaczy, jakby te hasła znamy, ale jakie było na przykładzie może jakichś wystąpień praktyczne przełożenie? Ja bym może powiedział o dwóch tematach. Rewitalizacja i suburbanizacja. Rewitalizacja to jest proces przemian tkanki takiej materialnej i społeczno-gospodarczej miast, szczególnie terenów zaniedbanych. Tak, żeby tam, gdzie była, powiedzmy, jakaś fabryka, wprowadzić nowe funkcje. Takie rzeczy w Polsce się dzieją, ale jest to proces bardzo trudny i stosunkowo w Polsce jeszcze słabo rozwinięty. Nie mamy cały czas takiego bardzo kompleksowego podejścia do rewitalizacji, tak jak na Zachodzie. Na Zachodzie bardzo często przekształcone są całe dzielnice, powstają bardzo ciekawe projekty, tak jak na przykład w Hamburgu Hafen City. W Polsce cały czas ta rewitalizacja nie przyniosła tak spektakularnych rezultatów. Chociaż możemy pokazać ciekawe przykłady. Tutaj pewnie wiele osób od razu skojarzy manufakturę w Łodzi, czyli wprowadzenie centrum handlowego do starych murów fabrycznych. W Warszawie innym ciekawym przykładem jest Soho Factory, czyli zupełnie prywatna inicjatywa. A czy na przykład Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, która jest w fabryce, to jest to samo? Też to się wpisuje. Jednak jak popatrzymy właśnie na te projekty, to zazwyczaj to są działania o ograniczonej skali i one mają bardzo poważny problem, ponieważ w małym stopniu
stopniu zmieniają tkankę społeczną, która jest obecna na danym terenie. A rewitalizacja, żeby była prawdziwą rewitalizacją, powinna oddziaływać też na mieszkańców tych terenów, a nie powodować to, że oni są wypychani z terenów rewitalizowanych. I kolejny temat, który bardzo był obecny podczas wczorajszego dnia, to suburbanizacja. Suburbanizacja jest ogromnym problemem polskich miast. Jest to proces rozlewania się miast, czyli mieszkańcy z centrum miasta przenoszą się pod miasto. Ten proces w Polsce przyjmuje kształt taki niekontrolowany, nie odbywa się to w sposób zaplanowany, w związku z czym powstają liczne problemy. Ludzie wyprowadzają się pod miasto, dlatego że tam mają za oknem las, mają łąkę, ale za chwilę wyprowadzają się kolejne osoby i kolejne. I okazuje się, że już nie mamy za oknem lasu ani łąki, tylko kolejne domy, a oprócz tego nie mamy infrastruktury, nawet bardzo często prostej, nawet nie ma żadnej drogi. Więc jest to bardzo duży problem. I my tak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że jest to temat, który cieszy się dużą popularnością. I z czego to wynika? Miasta cieszą się popularnością, tematyka miejska cieszy się popularnością z tego powodu, z którego Adam powiedział, że 60% ludności mieszka w miastach, ale też właśnie to, co się dzieje w miastach, oddziałuje na gminy ościenne, tak? Ponieważ miasta nie mogą już same, w wyniku suburbanizacji nie mogą już same działać, muszą współdziałać z gminami, które są dookoła. To świetnie widać na przykładzie Warszawy, gdzie ta współpraca jest bardzo słaba. Chociażby bilet. Tak, nie ma nawet biletu tak zwanego metropolitalnego, który na przykład istnieje w Trójmieście. A z drugiej strony teraz nastąpiła jakby intensyfikacja tego zainteresowania w wyniku procesów, które zachodzą w polityce. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje teraz nad założeniami tak zwanej krajowej polityki miejskiej, które po prostu będą wytyczać, na co będą wydawane środki w latach 2014-2020. I miasta już jakby do tego się przygotowują. I to dlatego budzi tak wiele kontrowersji i tak wiele dyskusji. To jeszcze takie mam jedno pytanie, bo konferencja za chwilę się skończy. Czy będzie gdzieś można znaleźć podsumowanie, jakieś wydawnictwo, coś takiego? Planujemy kilka działań po konferencji. Przede wszystkim większość prezentacji będzie dostępna w formacie PDF na naszej stronie eurorek.uw.edu.pl. Oprócz tego wybrane referaty zostaną przekształcone w artykuły, które zostaną wydane w kwartalniku Studia Regionalne i Lokalne. I prawdopodobnie też powstanie krótkie podsumowanie, które też będzie dostępne na naszej stronie internetowej. Takie zebranie najważniejszych wniosków. Na pewno powstanie takie podsumowanie, bo jest zapotrzebowanie ministerstwa również na to, aby podsumować pierwszy dzień. W pierwszym dniu od godziny 7.30 do godziny 18.30, od godziny... dyskutowaliśmy o tym i chcielibyśmy podsumować jakby rekomendacje płynące z tych prezentacji. Okej, czyli informacje będzie można znaleźć w czasopiśmie Studia Regionalne i Lokalne i na stronie, jeszcze raz bym poprosił, www.eurorek.uw.edu.pl. Okej, bardzo dziękuję. A ze mną w studiu rozmawiali Agnieszka Olechnicka i Adam Płoszaj z Uniwersytetu Warszawskiego, z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON. Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze życzę powodzenia w dniu dzisiejszym w trakcie konferencji i w jakichś dalszych poczynaniach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i osoby, które są w Warszawie, w centrum, jeszcze mogą zdążyć na ostatnią sesję do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która zaczyna się o 13.45. Jeszcze cztery ciekawe wystąpienia, w tym trzy gości zagranicznych, także myślę, że będzie bardzo ciekawe. Radio Campus zapraszam. Punkt słyszenia.